Hanna Blokerz-Bacza, witam w kolejnym odcinku zapowiedzi ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą na Śląsku Cieszyńskim. Jeszcze dzisiaj, w czwartek, można skorzystać z propozycji, którą przygotowało Skoczowskie Koło PTTK. Zaprasza ono na prelekcję Bogusława Bujoka pod tytułem Góry za Miedzą. Prezentacja multimedialna w Teatrze Elektrycznym o 17:00. Dzisiaj także do 16:00 na Cieszyńskim Rynku trwa akcja krwiodawstwa. 18 raz organizowana jest ona pod hasłem Maturzysto, zdaj egzamin z życia. Inicjatywa adresowana jest szczególnie do maturzystów i studentów z powiatu cieszyńskiego, po to by uświadomić im, jak ważne i cenne jest oddawanie krwi. Ambulans, w którym można ją oddać, znajdować się będzie na Cieszyńskim Rynku. Ci, którzy w piątek odwiedzą Skoczowską Bibliotekę, będą mogli usłyszeć fascynującą opowieść podróżnika Mieczysława Hajera-Bieńka. Tym razem będzie opowiadał o tym, jak autostopem pokonał Himalaje. To już jutro w bibliotece w Skoczowie. Tymczasem w sobotę w Wiśle powinni pojawić się łowcy autografów. Będzie to nie lada gratka. Znani artyści, sportowcy, dziennikarze i muzycy spotkają się na wiślańskim rynku, by wziąć udział w biegu po nowe życie. To jedno z najważniejszych wydarzeń promujących polską transplantologię. Wisła już po raz ósmy gościć będzie uczestników wydarzenia. To tutaj w 2011 roku wszystko się zaczęło. Małgorzata Potocka, Przemysław Sadowski, Jolanta Fraszyńska, Barbara Kurdej-Szatan, Maciej Orłoś, Borys Szyc, Piotr Kupicha, Tomasz Zubilewicz. Między innymi takie gwiazdy wystartują w Wiśle w samo południe. To nie jedyna sportowa rywalizacja w Wiśle. Od piątku do niedzieli w hali wiślańskich olimpijczyków trwać będzie Wisła Mini Basket Cup 2018. Jest to trzeci międzynarodowy turniej koszykówki dziewcząt. Zawody odbywają się codziennie do godzin wieczornych. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w niedzielę o 17:00. Zachęcamy do kibicowania. W błękitnym polu orzeł w koronie to tytuł spotkania z historykiem i antropologiem kultury Władysławem Żaganem, który opowie o historii symboli księstwa cieszyńskiego od czasów najdawniejszych aż do współczesności. Wszystkich zainteresowanych historią księstwa cieszyńskiego zapraszamy w sobotę 7 kwietnia o 16:00 do Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu. W sobotni wieczór zapraszamy na klimatyczne utwory do cieszyńskiego Brackiego Browaru Zamkowego. Absolutnie wyjątkowy duet, w wykonaniu którego usłyszymy utwory m.in. Shai Albatros, Davida Bowiego, Niny Simon, Wandy Warskiej oraz Agnieszki Osieckiej. Przed publicznością zagrają i zaśpiewają Natalia Przybysz i Rafael Rogiński. Początek koncertu o 20:00. W niedzielę coś dla miłośników adrenaliny. Przed nami kolejny sezon cyklu Downhill City Tour. Pierwsza otwierająca edycja odbędzie się w Cieszynie. Podobnie jak w zeszłym roku rozgrywana będzie ona w formule dual, gdzie dwóch zawodników ściga się równocześnie na specjalnie przygotowanej trasie pełnej skoczni, schodów, kostki brukowej, band i innych przeszkód występujących w miejskiej infrastrukturze. Niesamowite widowisko rowerowe w centrum miasta. Spektakularne skoki sięgające 15 metrów, piękno rywalizacji i zapierające dech w piersiach sportowe emocje. To wszystko, co opisuje cykl Downhill City Tour. Początek tego wydarzenia na rynku w Cieszynie o 10:00. Popołudnie to dwa wydarzenia muzyczne. W Skoczowskim Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się promocja płyty zespołu Ahava. To grupa, która tworzy własną muzykę do własnych autorskich tekstów. Utwory są utrzymane w tematyce Bożego Miłosierdzia. Koncert chrześcijańskiego zespołu Ahava podczas Godziny Miłosierdzia Bożego, czyli o 15:00 w Skoczowskim Kościele. Tymczasem o 17:00 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza na koncert Pawła Gołeckiego wraz z zespołem. Bilet w cenie 30 zł do nabycia w sekretariacie GOKU. W poniedziałek Miejskie Centrum Kultury Integrator w Skoczowie zaprasza na ciekawy wykład Haliny Szotek. O 17:00 usłyszymy opowieść o skoczowskich miejscach pamięci. Będzie to druga część wykładu, tym razem poświęcona pomnikowi Naszym Bohaterom i pomnikom cmentarnym. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze wideo zapowiedzi. Pamiętajcie, że warto zerkać do naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Na bieżąco jest on uzupełniany o nowe imprezy, koncerty i inne wydarzenia, które mają miejsce na Śląsku Cieszyńskim.